Hej kochani, witajcie wieczorem z takiego fajnego naszego kącika mamusiowego. Kasperek śpi. Bardzo relaksacyjne są te fotele, muszę przyznać. Tak łatwo przysnąć, szczególnie mamie, która jest zmęczona po całym dniu. Słuchajcie, chciałam wam bardzo podziękować, bo właśnie wybiło nam 50 tysięcy. Wiem, że wielu z was czekało na tę chwilę. No. Ja czekałam. Mamy swoje piccolo. Autentycznie, naprawdę, szampan dla dzieci i świętujemy, tak właśnie. I słuchajcie, będziemy oglądać dzisiaj drugą część Santa Claus. Fajnie, przypomnij. Jest jakiś polski tytuł do tego filmu? Nie wiesz? Święty Mikołaj 2? No, tak. Wytniemy to. Nie. No dobra, puścimy to. Siedzimy ostatni nasz wieczorek, bo jutro Ania już wyjeżdża. Muszą. No. Gdy moi wracają. Ale teraz już jest fajnie, bo Ania często jest w Karolinie Północnej, więc pewno się będziemy widzieć dosyć często. Nadzieję. My się też wybieramy na Florydę w przyszłym roku, więc znowu będzie okazja do spotkania. I wtedy wam już wtedy wam nie podaruję, jak do mnie nie przyjedziecie na kawę. Piszcie do Ani. No, także my sobie tutaj będziemy odpoczywać już wieczorkiem, a my się będziemy widzieć jutro. Także tak nietypowo zaczynamy naszego vloga. Od tyłu. Od tyłu. Tak jeszcze nie było. Już kolejny dzień, wybieramy się do szkoły, tak? O, tutaj już jest chleb przygotowany, Ania sobie go weźmie ze sobą. Przepyszny chleb, on jest naprawdę jak ten polski, już wam wiele razy go pokazywałam. No, można go kupić w takim właśnie dużym bochenku, ale wtedy jest niepokrojony, więc bierzemy sobie pokrojone. Da się sobie pokroić. No, Sebastian, pokaż jaką masz bluzę. Nowa bluza, tak? Ona jest właśnie z H&M-u. I ma taki fajny misiek w środku, na holu wam pokazywałam go, tym zimowym. Bardzo fajna. Moje autka. Twoje autka, to jest gumka, nie? Aha. Ciocia ci przywiozła taką gumeczkę. Gumeczki do gumowania. A Hani z potworka. Hania się zmieniła na Yeti. Ale super ta kurteczka jest. Nie? Miluteńka. Miluteńka i ciepluteńka. Wszyscy chcą się przytulać do siebie. Na recess było tak, że było bardzo zimno i wtedy ja troszkę tak zrobiłam i tak... I zasnęłaś. Dobra, zbieramy się dzieciaki. Ja muszę sobie kawę zrobić i biegniemy do szkoły. My jesteśmy pod szkołą. O, jak piesek, oknie. O, tak codziennie wygląda przez to okno, nie? No. Aż jest taka piękna pogoda, się zapowiada. Musimy stać swoje oczywiście. Zrobić taką rundkę dookoła i dopiero się zatrzymamy tam na dole pod szkołą. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. They say we're crazy, it's too much. Crazy, deep in love. Oh, oh, this is it.
is everything. With you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything. With you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go. Chociaż mam ostatnią kawę przed wyjazdem. No, niestety. No. Smakują. Te 4 dni, co? Kurczę, strasznie. To zawsze tak leci. Pamiętasz, jak pierwszy raz byłam u ciebie? No to już w ogóle. No. To tylko zostań dłużej, a już tak zaplanowane. Jak już masz zaplanowane, to... Też mówiłam Ani, mówi, zostań dłużej, ale... Nie chcę ze mną zostać. Tak, nie chcę z tobą zostać. A specjalnie tak gada teraz, wiecie, przy tym, przy kamerce, żeby mieli coś powiedziała. Ale tym razem to rozstanie nie będzie takie... Krupek się skończył. Krupek, już, szybko! się domaga. Tym razem nasze rozstanie nie będzie takie... okrutne, łzawe i... długie. I długie, bo się będziemy widzieć już całkiem niedługo. Za jakiś czas. Za jakiś czas, no. Odliczamy teraz. No, a wy bądźcie z nami, bo nie wiecie... Jaka... Bądźcie czujni. Tak. Dnia ani godziny nie znacie. No. Mój misio wyjeżdża. No, misio dał popalić nam tutaj wszystkim. Ale co było fajne, ja sobie przypominałam po prostu takie etapy rozwojowe dzieci. Takie trudne. Nie trudne, bo też były takie, wiesz, fajne. Ja właśnie napisałam na swoim Instagramie, pod zdjęciem naszym wspólnym, możecie przyjść zobaczyć, że właśnie dziękuję całej rodzinie za wsparcie przy ciężkim ząbkowaniu teraz Kacpra. No, okazało się, że Kacperkowi rosną z tyłu ząbki. No. Tak, to Kacper jest naprawdę taki słodziak jako dziecko, ale no bardzo tutaj przeżywał, a tu wszyscy stanęli na wysokości zadania. Trójka dzieci w domu, to myśmy to, wiecie, przeżywali już... Tyle razy. Wszyscy tacy spokojni. A to jest tak złote dziecko, takie grzeszne dziecko, że to rzadko. I twojemu mężowi też trzeba podziękować, bo też był bardzo wyrozumiały. Ja już myślałam, że mnie zaraz wygoni czy coś. Kacper, mówię, Kacper, jak, nie przejmuj się. Kacper jak widział męża mojego, to mu brawo mi. Tak, to przyszedł z pracy, bo brawo, więc chyba Tomkowi się podobało. A może mu się faceci w garniturach podobają. No, także dopijamy sobie kawkę. Więc całej rodzince Ani dziękuję za wyrozumiałość, naprawdę, słuchajcie. Także wracamy do rzeczywistości, przygotowujemy się mocno do świąt teraz. Teraz do święta dziękczynienia, pierwsze. Znaczy ty się tak nie przygotowujesz. Ja się nie przygotowuję. Jeszcze chyba nie, za krótko jestem tutaj, żeby jakoś tak... Musisz przyjechać kiedyś do mnie na święto dziękczynienia. Ania robi super indyka podobno. No, wszystkim smakuje ten indyk, naprawdę. Proszę. Więc... Musisz zobaczyć. Muszę się nauczyć od Ani. No. My zawsze wyjeżdżamy, także my będziemy wyjeżdżać w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu i tam spędziliśmy pierwsze nasze Thanksgiving. Mieliśmy w hotelu i restaurację, w której mieli w ogóle jedzenie już na takie tradycyjne. Fajne. Więc fajnie, no. My właśnie się śmiejemy z Markiem, że będziemy w ogóle mieć takie, wiesz, podwójne święta. Bo właśnie w święto dziękczynienia jesteśmy w górach. A. Będziemy robić już dekoracje na to święto. I później te dekoracje zostają, będą na Boże Narodzenie, znowu będziemy w górach, więc tak jakby dwa razy będziemy mieć taki, wiecie, taką kolację, taką świąteczną, no. Bo Amerykanie generalnie robią już dekoracje świąteczne już na Thanksgiving, żeby było tak ładnie. Teraz ostatnio bardzo dużo widziałam, że właśnie też rodziny, wiecie, przyjeżdżają na przykład w święta, wtedy nie przyjeżdżają na Boże Narodzenie, bo z tego względu, że 4 dni są wolne na Święto Dziękczynienia. No. A na Boże Narodzenie jest tylko jedno, 25. To jest masakra, mi tak tego brakuje właśnie, że to na święta jest tylko jeden dzień. Ale zobacz, ale dzieci na przykład, takie jak moja Wiktoria, ma 2 tygodnie. 2 tygodnie wolnego. No i potem co masz zrobić z dziećmi, jak na przykład pracujesz? No, to tak. Oh, dobra, kończymy tą kawę, bo nam ostygnie. Dokładnie. Jedziemy. Ania już zapakowana. Idziemy pożegnać Anię. O! Piękna pogoda, przynajmniej na drogę. Super. Właśnie się zorientowałam, że cię witałam w dresie i cię żegnam w dresie. Pa! No i pojechali.
Zawsze tak jest, że wszystko co dobre, to szybko się kończy. Dużo roboty przede mną, a to w ogóle się zaczyna dopiero, bo święta się zbliżają, vlogmasy się zbliżają. Tu sobie przygotowałam kalendarze, będę je wypełniać za chwilę, żeby już je przygotować, bo w przyszłym tygodniu raczej mnie nie będzie w domu, więc sobie chcę to szybciutko przygotować. Tam mam jeszcze pełno rzeczy do świątecznych dekoracji, zrobię jeszcze hola z tego, co tam kupiłam. No i tak powolutku. I powolutku będziemy się przygotowywać już do vlogmasów, tym bardziej, że w przyszłym tygodniu nas nie ma. W każdym bądź razie na pewno będę nagrywała vloga z Waszyngtonu. Będziemy tam parę dni, więc na pewno coś fajnego zobaczymy. A poza tym, tam już jest tak pięknie na święta i wszystkie te wystawy, takie eleganckie, takie bardzo świąteczne. Już się nie mogę doczekać. Uwielbiam tam jeździć, w ogóle uwielbiam Waszyngton. A potem jak wrócimy, no to już będą vlogmasy i będzie się działo. Nagram Wam parę fajnych przepisów na Zapytaj Anię. A na vlogmasach będą oczywiście kalendarze i moje, i dzieci. Ja w sumie już teraz będę miała 3 kalendarze, jeszcze na jeden czekam. A dzieci będą miały kalendarze te, które ja im zrobiłam. Zuzia ma swój, ten z Lego i będą miały jeszcze czekoladki. Tak, więc się ucieszyły wczoraj, bo powiedziałam im, że mają dodatkowy kalendarz, który im kupiłam. I słuchajcie, teraz ja bym chciała bardzo podziękować Ani, że przyjechała do mnie, że chciało jej się przyjechać. 4 godziny z malutkim dzieckiem w deszczu, ale przyjechała i jestem jej bardzo wdzięczna. Poza tym bardzo chciałabym jej podziękować za to, że mnie wspiera i wspiera mnie już od dłuższego czasu. A to jest bardzo ważne, tym bardziej w dzisiejszych czasach. Także serdecznie dzięki, Aniu. Ja uciekam do ogarnięcia najpierw domu. Pranie mam do zrobienia, jak zwykle pełno sprzątania, ale jak wiecie, ja nawet lubię sprzątać, lubię mieć porządek. Także co jakiś czas będziecie też widzieć moje porządki w domu. Przed świętami, może tak, wiecie, żeby się zmotywować i sprzątać razem ze mną. Tam mi renifery jakieś stoją u góry. Okej, słuchajcie, żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczorku i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Serdecznie Was pozdrawiam, pa, pa!